Cześć, dzień dobry, hej, witam ponownie po dłuższej przerwie. Zaraz się wytłumaczę, czym ta przerwa była spowodowana, ale najpierw powiem, czego się dzisiaj dowiesz ode mnie. Dzisiaj dowiesz się ode mnie tego, kiedy publikować w mediach społecznościowych posty takie organiczne, żeby pozyskiwać klientów ubezpieczeniowych, a kiedy też uruchamiać kampanie płatne, płatnych reklam, precyzyjnych, kosztownych, ale dobrze działających reklam na Facebooku, pozyskujących kontakty do klientów ubezpieczeniowych. Zostań ze mną do końca, bo na końcu dostaniesz zaproszenie, propozycję do wyjątkowej oferty, też nie dla wszystkich, oferty współpracy właśnie na to, żebym Ci pozyskiwał klientów ubezpieczeniowych. Czemu była taka dłuższa przerwa? No tak, tak się stało, że musiałem posiedzieć w zamknięciu dłużej niż zakładałem, stąd też troszkę przerwy w tych naszych spotkaniach wideo, ale jeżeli mnie obserwujesz, jeżeli słuchasz mojego podcastu Marketing i Sprzedaż dla Agenta Ubezpieczeniowego, jeżeli jesteś członkiem ekipa Kowalika albo grupy Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń, no to wiesz, że byliśmy jakby w kontakcie i też starałem się ten kontakt utrzymywać. Maile też newsletterowe wychodziły, dzieliłem się wiedzą, artykuły w Gazecie Ubezpieczeniowej też się pojawiały. Musieliśmy siedzieć w kwarantannie przez jakiś czas, stąd też właśnie brak tych naszych spotkań wideo, ale już zgodnie z harmonogramem dnia dziecko odprowadzone do przedszkola, więc my też możemy się spotkać w tej postaci wideo, krótkiej. Ale do rzeczy, no bo jesteśmy tu po to, żebym dał Tobie wartość i żebyś mógł, żebyś mogła coś z tego czerpać. Czemu się zgłaszam z tym nowym materiałem? Mamy już całkiem dobrze odpaloną kampanię dla multiagencji, która działa w Wielkiej Brytanii. Ta multiagencja pozyskuje, znaczy potrzebuje klientów na ubezpieczenia na życie i tymi klientami są Polacy i to jest bardzo ważny wymóg, tak? Czyli ta multiagencja się do mnie zgłosiła i stwierdzili, że potrzebują klientów na ubezpieczenia na życie, którzy mieszkają i pracują w UK, w Wielkiej Brytanii, którzy są Polakami. Czyli to jest takie no, dosyć spore wyzwanie. Na początku się troszkę spiąłem, stwierdziłem, że nie wiem, czy dam radę, ale się udało, tak? I już mamy pierwsze bardzo fajne efekty tej kampanii. Ja kiedyś w jakimś osobnym spotkaniu opowiem dokładnie, co zrobiłem, jakie czynności uruchomiłem, żeby ci klienci się pojawiali nowi, ale to jest osobny zupełnie temat. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, żeby Ci było łatwiej w życiu i żebyś skuteczniej pozyskiwał klientów. Chcę Ci powiedzieć, kiedy publikować posty organiczne na fanpage'u czy też na profilu prywatnym, a kiedy uruchamiać czy też wyłączać, pauzować kampanię płatnych reklam. No i teraz ja do tego podszedłem tak, że mam różne źródła pozyskujące tych klientów na ubezpieczenia na życie, te lidy ubezpieczeniowe dla tej multiagencji w Wielkiej Brytanii. Jednym z tych źródeł jest oczywiście fanpage. Tutaj też było wymogiem to, że ta multiagencja nie chciała pokazywać się z twarzą, tylko po prostu chcieli pozyskiwać lidy ubezpieczeniowe. No więc to zrobił Marcin Kowalik. Marcin Kowalik dał swoją twarz po prostu, więc w tych postach ubezpieczeniowych, pozyskujących klientów ubezpieczeniowych na ubezpieczenia na życie, jest moje zdjęcie. Ja tam piszę, że skontaktuję Cię z zaufanymi, sprawdzonymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy Ci pomogą w ubezpieczeniu na życie. I kiedy te posty publikuję? Te posty publikuję jak najczęściej, bez żadnego tam podziału na dni tygodnia, tak? Publikuję te posty jak najczęściej bez podziału na dni tygodnia, ponieważ jeżeli ja opublikuję teraz jakiś post, to nie oznacza, że dzisiaj jest środa, że dzisiaj w środę o 8.30 akurat ci ludzie, do których chcę dotrzeć, zobaczą ten post. Nie. Ci ludzie mogą ten post zobaczyć za kilka dni, dzisiaj, wieczorem, jutro, za tydzień, albo nawet za miesiąc. Dlatego też nie ma większego znaczenia, kiedy ja ten post publikuję. Publikować trzeba jak najczęściej, jak najbardziej angażujące treści, jeżeli chodzi o posty organiczne. Tak samo też się dzieje, jeżeli chodzi o wideo, czy też posty na grupach, bo takie grupy też pozakładałem, ale to osobna historia. Natomiast przejdźmy do kampanii płatnej. Z kampanią płatną rzecz ma się troszkę inaczej, ponieważ, i to widzę dokładnie po statystykach na mojej stronie internetowej skierowanej do klientów końcowych, ewidentnie ludzie nie konsumują treści związanych z ubezpieczeniami, czy też konsumują dużo mniej w weekendy i w święta, co jest normalne, no bo chcemy w weekendy i w święta odpocząć,
się zrelaksować, niekoniecznie myślimy o jakichś tematach ubezpieczeniowych. Dlatego też na początku, mając na razie testowo mały budżet na kampanię płatnych reklam na Facebooku pozyskujących leady ubezpieczeniowe na ubezpieczenia na życie, ja tą kampanię tylko włączam od poniedziałku do piątku. To działa bardzo dobrze. Już mam informację zwrotną o tej multiagencji z Wielkiej Brytanii, że te leady są ok, które pozyskaliśmy. Dominują osoby powyżej 50 roku życia. Ja mogę trochę tym sterować oczywiście, mogę się skupić na młodszych, ale jakby na razie otworzyliśmy lejek szeroko i patrzymy, kto wchodzi. Te wszystkie osoby potwierdzają chęć, że są zainteresowane ubezpieczeniami, więc wszystko jak na razie gra i trąbi. Pewnie tą kampanię będziemy dalej skalować. Pewnie w innym spotkaniu wideo opowiem Ci, jak to wszystko robię. Natomiast lekcja dla Ciebie, czy też informacja, czy też wiedza, którą się dzielę, jest taka, że po pierwsze, jeżeli chodzi o posty organiczne, publikuj jak najczęściej, bo nigdy nie wiesz, kiedy ten post zobaczy Twoja grupa docelowa. Im więcej postów organicznych, takich z fanpage'a, czy też z profilu prywatnego, tym lepiej, bo szybciej się nauczysz, co działa, co nie działa. Jest taka teoria, która mówi, że po 8 tygodniach coś, co robimy, już wchodzi nam w nawyk. Mi weszło w nawyk bieganie, weszło mi w nawyk nagrywanie tych wideo bardzo szybko i życzę też Tobie i trzymam za Ciebie kciuki, że też Tobie wejdzie w nawyk szybko publikowanie, no bo wszyscy wiemy, że już to działa i że to pozyskuje klientów. Czyli to są takie dwie podstawowe informacje. A jeżeli chcesz przetestować dosyć dobre źródło, jakim jest kampania płatnych reklam na Facebooku, no to pamiętaj proszę, jeżeli chcesz zacząć, to zacznij od tego, żeby od poniedziałku do piątku to emitować, no bo jeżeli w weekend wpuścisz tą kampanię, to Facebook i tak Ciebie skasuje za te reklamy, tak, obciąży Ciebie płatnością, nawet jeżeli nie dowiezie Tobie wyników. Tak to niestety działa. Więc na początku doradzam, dobrze jest od poniedziałku do piątku puszczać tę kampanię. U mnie to działa i teraz, uwaga, jeżeli to działa tak, że ja mogę ze Szczecina w Zachodniopomorskim pozyskiwać klientów na ubezpieczenia klientów w Wielkiej Brytanii, no to ja też mogę Tobie pozyskiwać klientów na ubezpieczenia. Więc jeżeli chcesz, żebyśmy współpracowali, jeżeli chcesz, żebym Tobie odpłatnie pozyskiwał leady na ubezpieczenia na życie i to będą leady takie, które do osób, które chcą się z Tobą skontaktować i które są ekskluzywne, których nie dostaje nikt inny, i że to są świadomi klienci, którzy są zainteresowani ubezpieczeniami na życie. Jeżeli chcesz płacić za leada, czyli to jest rozliczenie za efekt, no to wejdź proszę na marcinkowali.online/klienci. Tam wypełnij formularz kontaktowy, żebyśmy się mogli skontaktować. Też napisz tam proszę, ile możesz mi płacić za takiego leada. To pytanie zadaję specjalnie po to, bo jakby szanujemy swój czas, ja szanuję swój i Twój czas i chcę współpracować z ludźmi, którzy mają już ten swój biznes jakoś policzony, którzy wiedzą, ile mogą zapłacić za takiego leada. Więc wejdź proszę na marcinkowali.online/klienci, jeżeli chcesz, żebym Tobie pozyskiwał klientów na ubezpieczenia na życie. I czas już chyba teraz najwyższy na pierwszą kawę. Miłego dnia. Cześć.